próbowały masowo te roszczenia albo... Jolanta Brzeska. Kim była Jolanta Brzeska? Inaczej się tego chyba nie da określić, więc myślę, że tych osób, które zyskało wbrew pozorom, nie jest tak dużo. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Doktor Sebastian Gajewski z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jolanta Brzeska. Kim była ta Jolanta Brzeska? Polskie Radio 24. Słowem wszystko. L24 i kolejny temat. A tym gościem jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam serdecznie. W sobotę w godzinach wieczornych grupa osób, tak zwanych obywateli RP, próbowała zakłócić obchody 86. miesięcznicy smoleńskiej. Kiedy pan te informacje otrzymał, kiedy spotkał się pan z nimi po raz pierwszy, to co pan sobie pomyślał? Szanowni, ja nie byłem zaskoczony, bo wcześniej uprzedzali, że zamierzają łamać prawo i ściągnąć jeszcze media w tym momencie. To jest w ogóle sytuacja niebywała. Ludzie, którzy świadomie napadają na innych, bo przecież to jest próba przerwania spokojnej manifestacji, która jest wcześniej zarejestrowana, którzy świadomie popełniają przestępstwa albo wykroczenia, z góry ogłaszają się jako ofiary policji. To trochę tak, jakby się włamał do sklepu, wyniósł jakieś cenne towary i powiedział, że ktoś będzie mnie prześladował, to jestem ofiarą policji. No my żyjemy jednak w państwie demokratycznym, w państwie prawa. Są jakieś reguły, które ustalają relacje między ludźmi, między społecznościami, również takich zdarzeń jak demonstracje. Każdy może sobie demonstrować, nikt nie przeszkadza w ich demonstracjach. Natomiast oni postanowili zakłócać prawa i innych obywateli. Stwarzające zresztą fizyczne zagrożenie, bo przecież gdyby nie policja, ale mógłby jeden wie, dlaczego by dostał. Ktoś mógłby zostać pobity, poturbowany. Zresztą na poprzednich demonstracjach pobito m.in. szefa klubu warszawskiego, klubu Gazety Polskiej, Adama Borowskiego, legendę opozycji. Poturbowano i zubliżano naszą dziennikarkę Cynthię Harasim. Taki zdarzeń jest bardzo dużo. To są bardzo agresywni, niebezpieczni ludzie, którzy uważają, że jakiekolwiek działania policji wobec nich przywracające prawo to są represje. I w ten sposób chcą się przedstawiać. Wykorzystują do tego również takich ludzi jak Frasyniuk. Rzeczywiście... Właśnie, chciałem o rolę Władysława Frasyniuka zapytać w tym wszystkim pana redaktora. To chodzi o to, żeby skojarzyć dawne, realne represje komunistyczne z dzisiejszym działaniem policji, które jest w obronie innych ludzi, innych obywateli, bo przecież policja nie przychodzi w swojej sprawie czy w sprawie rządu. Przychodzi w obronie innych obywateli atakowanych przez obywateli RP. Niestety zdarzało się tak, że również wśród dawnych opozycjonistów zdarzali się tacy, którzy staczali się, tak, mieli kontakty z mafią, czy wchodzili w związki przestępcze. I Władysław Frasyniuk wszedł w związek przestępczy, jakim są obywatele RP. Oni przecież nic innego nie robią, tylko jawnie głoszą i nawet to mówią, że chcą łamać prawo. Znaczy to jest próba wykreowania Władysława Frasyniuka na nowego lidera opozycji antyrządowej? Prawdopodobnie tak, tylko że to znaczy, że ta opozycja będzie miała już charakter przestępczy, to świadomie przestępczy. Trzeba pamiętać, że my po to mamy demokrację, żeby stanowić prawo i je egzekwować, bo inaczej po co byśmy w ogóle mieli państwo, po co byłaby władza? No, po to walczyliśmy demokrację, żeby mieć zaufanie do tego państwa i do tej władzy, nawet jeżeli się z nią nie zgadzamy, ale muszą być jakieś prawa, które regulują relacje pomiędzy ludźmi. No jak Władysław Frasyniuk przyjdzie do redakcji Gazety Polskiej i ją podpali, to też będzie ofiarą. No, a przecież my mieliśmy już nawoływania do tego, żeby niszczyć Gazetę Polską. Mamy napady na naszych dziennikarzy. Tą kwestią musimy kończyć tę rozmowę. Liczę na kolejne, panie redaktorze. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Reklama. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go tobie. Medispirant bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant. No tak, jestem, słucham. Dostępny w aptekach. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement nie, nie,
nie interesuje mnie to. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko, do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem, brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Zawraca dupę. Czyli mam brać 4 tablety dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Po reklamie. To Polskie Radio 24, minęła 11.30. Michał Przerwa, zapraszam na informację dnia. W ciągu najbliższego 1,5 do 2 lat planujemy wprowadzić nowe rozwiązania polegające na tym, że składka audiowizualna byłaby odprowadzana z PIT-em lub KRUS-em, mówił w radiowej Jedynce wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Według wiceministra resort kultury i dziedzictwa narodowego nie potrzebuje na to zgody Unii Europejskiej. Ponieważ widzimy, że bardzo często, przynajmniej w ostatnim czasie, Komisja Europejska utrudnia nam wprowadzenie jakichkolwiek zmian, no to mamy sygnały płynące z Unii Europejskiej, że będą nam jak najbardziej opóźniać jakąkolwiek reformę finansowania systemu mediów publicznych, więc jestem przekonany, że co najmniej 24 miesiące będziemy notyfikować wprowadzenie tych zmian. Nie jest to w mojej ocenie nowa pomoc publiczna, ale mamy sygnały, że w ocenie Komisji Europejskiej jest i obawiamy się, że jeżeli wprowadzimy po prostu te nowe przepisy, które są stosunkowo łatwe do wprowadzenia i proste do napisania, zresztą mam już projekt nawet napisany, no to będą nam to i tak blokować. W czwartek posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy abonamentowej. Projekt zmian w ustawie o opłatach abonamentowych zmierza do uszczelnienia systemu poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską. Wszyscy uczniowie przed wakacjami powinni odbyć zajęcia w szkole na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Takie zalecenia dla dyrektorów szkół wydała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Szefowa MEN powiedziała, że zajęcia powinny być prowadzone poważnie przez nauczycieli i przez uczniów i mogą się odbyć w dowolnej formie. Czy to poprzez zaproszenie gościa, dzielnicowego opiekuna, komenda główna jest z nami w kontakcie, współpracuje z nami, czy też pogadanki po to, aby uczniowie, mam nadzieję, że będą skupieni, prosimy, aby zapoznali się po pierwsze z poradnikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również ze wszystkimi telefonami, informacjami dotyczącymi bezpiecznych wakacji. Anna Zalewska powiedziała, że opracowany dla dzieci i dorosłych poradnik jest publikowany na stronach MEN. Wszystkie telefony, adresy, wszystkie informacje dotyczące bezpiecznego zachowania młodych ludzi na wodzie, na słońcu, w górach, za granicą. Są specjalne aplikacje, które będą wspierać tychże młodych ludzi, dlatego tak bardzo zależy nam na lekcjach, pogadankach, kontakcie z dzielnicowymi, którzy mam nadzieję będą opiekunami szkoły, po to właśnie, żeby dziecko... No rozkapali tu, wyglądam, no nie będzie płotu, będą nas mordować. Krótko, no to będzie. Dzwoni. Szefowa resortu zaapelowała też do rzecznika praw dziecka. Zagrodzą, ale to oni to kombinują. Pomoc dla dzieci przy telefonie zaufania. Może zebramy w przedstawie. 12. 12 osób zginęło w wypadku drogowym na trasie Bajkał w kraju Zabajkalskim na Syberii. Autobus przewożący 50 może na razie parę metrów tylko. Przecież tam jest jeszcze dziura, gdzie tam on biegnie. To może przesunie parę metrów na razie. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Jak informuje agencja TAS, część pasażerów, którzy trafili pod opiekę lekarską... Ale to jeszcze teraz na pewno nie, bo tam jest taka dziura i tego. ...do najbliższych szpitali. Ranni przewożeni byli śmigłowcami do Czyty i Ulan-Ude. Organy ścigania wszczęły postępowanie karne. Tak, bo tutaj w ogóle ja nie wiem, to w czwartek ma wjechać na Boże Ciało. ...remontowanym odcinkiem drogi. Autokarem podróżowali prawosławni pielgrzymi, no, którzy wracali z miejscowości Bożym Ciałem, gdzie modlili się o pasterze.
To chyba dopiero może czwartek, piątek. No. Szkodliwe dla psychiki, zwiększają ryzyko samobójstwa, alarmują amerykańscy naukowcy. Przebadali oni ponad 270 tysięcy ludzi w ciągu 13 lat. Najbardziej szkodliwe dla umysłu są urazy mózgu. Zwiększają one ryzyko samobójstwa 9-krotnie. HIV-AIDS oraz zaburzenia snu podwyższają to ryzyko 2-krotnie. Inne przewlekłe choroby, które negatywnie wpływają na psychikę, to parkinsonizm, rak, migreny, a także ból pleców, cukrzyca i kilkanaście innych. Badania wykazały, że połowa z tych ludzi, którzy odbierają sobie życie, odwiedza lekarza w ciągu miesiąca poprzedzającego próbę samobójczą, a zatem lepsze wykrywanie zaburzeń psychicznych związanych z przewlekłymi chorobami ciała mogłoby zmniejszyć liczbę samobójstw, sugerują autorzy badań. Według danych WHO w Stanach Zjednoczonych odbiera sobie życie ponad 12 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Nie poruszają się, bezwładne ciało, nie chce im się żyć i odbierają sobie życie. Polskie Radio. To nie są żarty. Jak człowiek widzi różnicę na niekorzyść, no to... 35 minut po godzinie 11. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Nie chcą ludzie żyć. Kolejną rozmowę w Polskim Radiu 24. Dokuczają sobie, potem już tak to gadzieje, jemu jest obojętne. Tak jak na tej budowie te gady są, gady. I tak krytykują siebie. I takie wrzaski, ja mówię, to trzeba być gadem, żeby tak piszczeć. Które alarmuje, że oto za 20 lat w Polsce skończy się węgiel brunatny, węgiel kamienny, 10 lat później i dalej, cytując Wyborczą, czytamy, rząd Beaty Szydło stawia na elektrownie węglowe, a tymczasem zdaniem niektórych naukowców grozi nam, że za kilka lat w Polsce przestanie się opłacać wydobywać węgiel zarówno brunatny, jak i kamienny. Pan podziela te obawy? Znaczy, obawy podzielam, natomiast no, trzeba by tu było takie drobne sprostowanie. Ten węgiel w Polsce się nie skończy. Mamy potężne zasoby węgla, zarówno brunatnego, jak i kamiennego. I ten węgiel zalega w złożu i zalegał będzie dalej, o ile nie zostanie wydobyty. Natomiast problem faktycznie polega na... Ludzie to są nienormalni. Myślą, że wszystko należy do nich. Chcą mieć do worków. Podpisze umowę na abonament, telefon dostanie i myśli, że to już jego telefon. Musi płacić do końca, jak spłaci, to wtedy tak. Ale to jeszcze jest za materiał, jeszcze jest za to, jeszcze jest za to. Rząd w tej chwili przygotowuje nowy program zarówno dla górnictwa węgla kamiennego, jak i dla górnictwa węgla brunatnego. Przygotowywany też jest program dla polskiej energetyki. Mam nadzieję, że te programy będą ze sobą kompatybilne i na mocy tych programów będzie można te inwestycje rozpocząć, że znajdą się środki w budżecie państwa i w budżetach spółek górniczych i energetycznych, tak żeby nam tej energii, tego prądu i tego węgla nie zabrakło. No właśnie, tu pojawia się bardzo istotna kwestia, którą pan poruszył, kwestia opłacalności wydobycia. Faktycznie te złoża są duże, ale za 2-3 dekady może się pojawić taka oto sytuacja, że wydobycie przestanie być opłacalne, bądź też będzie bardzo ryzykowne. Co zrobić, mając tę wiedzę już dziś, jak przygotować się do tej sytuacji za lat kilkadziesiąt, by nie być mądrym po, a przed szkodą? No to pytanie przede wszystkim powinno się zadać politykom, bo to oni decydują o tym, jak będzie wyglądał kształt i jakie inwestycje w polskiej elektroenergetyce zostaną przeprowadzone. Tak długo jak długo to państwo będzie sprawowało kontrolę nad spółkami energetycznymi i spółkami górniczymi, no to będą to decyzje polityczne, natomiast no, podstawowe narzędzie, podstawowa sprawa, jaka powinna zostać przeanalizowana i wdrożona, to są właśnie inwestycje, ich opłacalność. Myślę, że nie jest aż tak źle, że jak Gazeta Wyborcza pisze, że wydobycie węgla w Polsce będzie nieopłacalne. To wszystko jest kwestia kosztów i to wszystko jest kwestia organizacji pracy. Poza tym no, też nie wiemy, jak się będzie kształtowała cena
surowców na świecie. Trzeba pamiętać o jednym, że jedyny surowiec, do którego mamy dostęp, jedyny surowiec energetyczny, to jest właśnie węgiel kamienny i węgiel brunatny. Wszystkie pozostałe nośniki energii są obarczone również ryzykiem politycznym, czy to te, które pochodzą ze wschodu bezpośrednio z naszej, że tak powiem, bliskości sąsiedzkiej, czy to te, które pochodzą gdzieś tam z bliskiego wschodu. Wszystko to jest jakby ryzyko polityczne. Natomiast mamy swój rodzimy surowiec, mamy swój skarb, powinniśmy o niego dbać i powinniśmy podejmować takie decyzje, żeby w przyszłości, przepraszam za kolokwializm, nie obudzić się z ręką w nocniku. Unia Europejska w 2011 roku przyjęła plan, który zakłada wyeliminowanie węgla z sektora energetycznego do połowy stulecia. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi jasno i wyraźnie: lepiej płacić za polski węgiel niż za duńskie wiatraki czy rosyjski gaz. No, zgadzam się w 100% z tak postawionym twierdzeniem. Natomiast jeżeli chodzi o komentarz polityki Unii Europejskiej, no to Unia Europejska zachowuje się tak, jakby podcinała gałąź, na której siedzi. No, czy nie chcemy zadbać o własne, rodzime nośniki energii. Natomiast wie pan co, wiatraki. No, wiatraki jest to jakiś element, te solary. Może to być jakiś element uzupełnienia tych pierwotnych nośników energii, ale to może być tylko element uzupełniający. No przecież nie może być tak, że jak przestanie świecić słońce, bo będą pochmurne dni, albo jak będzie bezwietrzna pogoda, to my będziemy bez energii. No wszystkie te odnawialne źródła energii wymagają jednak zabezpieczenia w postaci źródeł konwencjonalnych, które w razie czego będą funkcjonowały dalej. No nie jesteśmy niestety w tej chwili tak skonstruowani, że bez właśnie takich elektrowni jak elektrownie węglowe nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Pewnie, że można mówić o zwiększonej ilości udziału energii ze źródeł odnawialnych, ale nie da się zastąpić energii konwencjonalnie, tradycyjnie wytwarzanej, tylko i wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Tym bardziej, że my nie jesteśmy ani Hiszpanią czy Włochami, gdzie słońce świeci przez większość roku, ani też nie jesteśmy takim krajem, gdzie hula wiatr na okrągło. Także wiatr. Unia Europejska, powiem tak, cały ten pakiet klimatyczny i cała ta sprawa związana z redukcją dwutlenku węgla w powietrzu, generalnie w ogóle gazów cieplarnianych, to nie ma nic wspólnego z nauką, to jest niestety religia, bo to są przyjęte założenia, w które część ludzi wierzy, natomiast większość społeczeństwa zmusza się do tego, żeby w to uwierzyła. Gdyby kiedy się mówi o liczbach, no to jest niestety bez sensu, bo to jest cała ta religia, cały ten pakiet klimatyczny, energetyczny, to jest jeden wielki, totalny bezsens. Europa wyda grube miliardy euro, natomiast nie będzie to miało praktycznie prawie żadnego wpływu na klimat. To jeszcze jeden cytat, który chciałbym zaprezentować i poprosić o komentarz. Górnictwo jest jednym z kół zamachowych naszej gospodarki. Rząd PiS uratował polskie górnictwo, mówiła w kwietniu premier Beata Szydło i dodawała, że za czasów PO-PSL górnictwo było zaniedbywane. My chcemy je doinwestować, zbudować nowe elektrownie na węgiel w Ostrołęce czy Puławach, bo stawiamy na suwerenność energetyczną. Co zmieniło się w polskim górnictwie przez ostatnie półtora roku? Mam nadzieję przede wszystkim, że to będzie prawda i że tak będzie, że polski rząd zainwestuje właśnie w energetykę opartą na węglu i że powstaną, odkryte zostaną nowe złoża węgla, żeby można było zapewnić nośniki energii do tych nowo budowanych elektrowni. Co się zmieniło? Na pewno się zmieniło podejście, zupełnie inne podejście jest zarządzający w tej chwili górnictwem i energetyką do przyszłości. Natomiast jednak niewiele się zmieniło w kwestiach takich podstawowych. No, w dalszym ciągu podejmowane są błędne decyzje, bo moim zdaniem decyzja o likwidacji kopalni Krupiński, chociaż to nie jest węgiel energetyczny, tylko to bardziej powinna być kopalnia, która będzie federowała węgiel dla koksownictwa,
Państwa dla Hutnictwa. To był na pewno błąd. Tutaj niestety ambicje polityczne wzięły górę nad rozsądkiem. No, także to oceniam, tą sytuację oceniam negatywnie. Zapowiedzi są pozytywne. Co z tych zapowiedzi wyjdzie? No mam nadzieję, że te zapowiedzi zostaną zrealizowane. No i podejrzewam, że pan, jak i cały sektor górniczy w kraju mocno trzyma rządzących za słowo w tych właśnie sprawach. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Jarosław Grzesik, szef sekcji górnictwa węgla kamiennego Solidarności, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, z górnicze pozdrowienia, szczęść Boże. Kłaniam się, niecałe 16 minut dzieli nas od godziny 12 w Polskim Radiu 24. Już za chwilę bardzo ciekawa rozmowa o fotografii węgierskiej. Rozmowa kulturalna. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu iateka.pl. Maja Kluczyńska, witam Państwa. Jutro wydarzenie niezwykłe w Muzeum Narodowym w Warszawie. Otóż otwarcie wystawy zatytułowanej Tak widzą, panorama fotografii węgierskiej. A dzisiaj, proszę Państwa, przedpremierowa rozmowa i będziemy rozmawiać właśnie o tej wystawie z gośćmi. Panie Danuta Jachiewicz, kurator zbioru fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aleksandra Kresowska, dział edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Witam Panią równie serdecznie. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o fotografii też i o edukacji w kontekście poznawania kraju, ale też poznawania tajników i zasad fotografii już światowej, bo wiadomo, że w kanonie fotografii światowej te działania artystów węgierskich zajmują wyjątkowe miejsce. To są osobowości, osobistości tej sztuki, które trwale wpisały się w dzieje kultury wizualnej XX wieku. To jest taki główny nurt narracyjny. Proszę nam powiedzieć, panorama, czyli tematy, sytuacje, ale też wrażliwość, ale też i sztuka fotografii. Tak, wszystko to, co pani wymieniła, przygotowała dla nas autorka wystawy i to chciałabym bardzo podkreślić, że jest to węgierska kuratorka, pani Gabriela Cizek, która reprezentuje Węgierski Dom Fotografii, który stoi za tym przedsięwzięciem, jak również Centrum Roberta Kapy, obie instytucje z Budapesztu. Gabriela Cizek stworzyła dla nas autorski przegląd fotografii węgierskiej XX i XXI wieku. Co zobaczymy? Wiele tak na zachętę, pani kurator. No oczywiście. Żeby nas zachęcić, żebyśmy od tego 13 jutro, wtorku, po prostu pomaszerowali do Muzeum Narodowego. No, zachęcam na pewno do tych największych mistrzów fotografii światowej. Kertész, Moholy Nagy, Munkácsy. Ale jakaś pani też jest, nie jedna. Jest, ale przyjdźcie, zobaczycie, które to panie. Rzeczywiście reprezentacja fotografek w tym zbiorze jest bardzo duża. Zatem z jednej strony mamy zdjęcia ikony fotografii światowej, których nie widzieliście państwo na pewno jeszcze w oryginałach i do tego właśnie zachęcamy, ponieważ z jednej strony będzie to opowieść o fotografii, czyli o tym, jak ona się zmieniała, jak zmieniały się techniki fotograficzne, jakie sposoby widzenia świata proponowali nam kolejni artyści węgierscy, jak wyglądała fotografia społeczna, prasowa, wszelkie wątki właściwie będą tutaj reprezentowane, aż do lat bardzo współczesnych, bo najnowsze fotografie powstały w 2016 roku. Także spotkamy nie tylko tych mistrzów z pierwszych stron historii światowej fotografii, ale również artystów młodych, których droga fotograficzna dopiero się zaczyna. To zderzenie miało ogromne znaczenie dla autorki wystawy, aby popatrzeć na Węgrów dawnych i współczesnych, znaleźć pewne powinowactwa i myślę, że dla nas będzie to bardzo, bardzo ciekawy przegląd i wycieczka po nie tylko fotografii, ale też po kraju, po Węgrzech.
wycieczka, której rezultatem jest też przełamywanie pewnych stereotypów, prawda, jeśli chodzi o Węgry. Ja mówię o takich społecznych historiach, kiedy od dawien dawna zbyt niewiele wiemy o danym kraju, a tutaj mamy taką szansę, albo utarte schematy powielamy, a tutaj mamy taką szansę poprzez fotografię z tych bardzo wielu dziedzin, o których pani wspominała, popatrzeć na społeczeństwo, na kraj, na dokonania w różnych dziedzinach ludzi z tego kraju trochę inaczej. No, fotografia jest takim medium, które rzeczywiście daje się czytać i wnikliwy widz zobaczy w tych zdjęciach nie tylko piękno, nie tylko warsztat fotografa, zobaczy bardzo wrażliwe osobowości. Będzie dużo fotografii społecznej, zaangażowanej, fotografii zainspirowanej burzliwymi politycznymi wydarzeniami na Węgrzech. Także pewne historyczne wydarzenia również przypomnimy sobie, oglądając te zdjęcia. To, o czym pani powiedziała, między innymi piękno, osobowości, fotografia społeczna, historyczne wydarzenia, to wszystko doskonalej można zrozumieć, pojąć, kiedy się wie. A żeby się wiedziało, to należy teraz zapytać panią Aleksandrę Kresowską z działu edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie, a jaką mamy szansę dowiedzieć się oprócz odczytania i zachęcenia niewątpliwie na tej wystawie, kiedy obejrzymy te fotografie, poznania bardziej twórców fotografii, w ogóle całego tła też pewnie historycznego, społecznego, ale i artyzmu. Kiedy zaczynaliśmy myśleć o tej wystawie, o tym, jak zbudować program edukacyjny do niej, a zbudowanie programu edukacyjnego było już naszym zadaniem do wystawy, która została, tak jak pani kurator wspomniała, opracowana na Węgrzech, zadaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Na ile znamy fotografię węgierską tutaj u nas w Polsce i na ile znamy węgierską kulturę i węgierską historię? Doszliśmy do wniosku, że pewne nazwiska są przez miłośników fotografii świetnie kojarzone, chociażby Robert Kappa, który jest takim ojcem fotografii prasowej, jednym z najwybitniejszych fotografów, fotoreportażystów w historii fotografii, czy chociażby Brassai. Chociaż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pochodzili z Węgier i te związki też nie są jasne. Z drugiej strony ta historia Węgier jako państwa też może nie jest do końca jasna. Dlatego chcieliśmy w programie edukacyjnym postawić na właśnie te dwa wątki. Z jednej strony zapraszamy naszych odwiedzających na wykłady towarzyszące wystawie, które będą pogłębiały wiedzę o historii Węgier, tej XIX, ale też tej XX-wiecznej, bardzo burzliwej, jak przystało na państwo Europy Środkowej. Chcemy też przybliżyć nazwiska tych najwybitniejszych artystów obecnych na wystawie, ale tych też mniej znanych. Postanowiliśmy również pogłębić wiedzę naszych odwiedzających o samej fotografii jako medium i tutaj oddamy pola samym fotografom, wybitnym polskim przedstawicielom tej sztuki. Między innymi zapraszamy do siebie pana Kisolidera, świetnie kojarzonego fotografa czasów przełomu. On opowie o swojej pracy, o tym, jak fotografował rok przełomowy 1989, pokaże swoje prace. O pracy fotoreporterów opowie Maciej Nabrdalik, który jest wielokrotnie nagradzanym fotoreporterem czynnym. Poprosiłam go, żeby opowiedział o tym, jak wygląda ta kuchnia prasowa, jak się pracuje, będąc fotoreporterem. A będzie o tym opowiadał, mając za plecami zdjęcia Roberta Kappy z lądowania aliantów w Normandii, więc takie zdarzenie. Chcieliśmy też postawić na praktyczne zajęcia, praktyczne warsztaty, zarówno dla rosyjskich, jak i dla dzieci, którzy będą mieli szansę
zgłębić ale swoją tak, wiedzę fotograficzną. To nie powiedziałeś, ja sznurek ciągnął najpierw. To nie pomogło. No właśnie, to jest. Ale tam chwycił za ten, to owszem, owszem. Dzisiaj? Dzisiaj, jak nie, no to prowizorkę. Prowizorkę, no właśnie. No ale muszą coś zrobić, bo będzie kopane. Będziesz musiał pilnować. Które znają świetnie Węgry i namiot raz zarazłowy. Odwiedzi nas pan Krzysztof Walka, pisarz no to, nie, oni ci przedstawią napisał wiele wspaniałych książek dotyczących kultury współczesnych Węgier. Mam ale nadzieję, tak, że to jest, nagle ja patrzę, tu nie ma ściany. Nic nie mówili. Czyli pani kurator... Chodził sobie jeszcze cały czas. Dzisiaj? No, nic nie mówił. Wartość tego projektu. Dwóch jakichś przyszło betoniarzy. Potem ja mówię, idźcie z tamtej strony, się skradali. Ten Sobieszek się na nie gapił jak na złodziei, a to do pracy przyszli. Kupa wariatów. Nie powiem do działu edukacji, ale na warsztaty, na spotkania też z ludźmi jakiś kultury, artystami, fotografami. Jak już Państwo usłyszeli, to jest ogromny projekt. Ogromny. 10 metrów, to czyli, że kiedyś tam jest... Powiat będzie tam, gdzie wiele czasu, no, tym rysowaniem, a tym, tym białym betonem. Myślę, że będzie wiatr. Kilka razy i że to będzie przyjemne, tak. Ponieważ i tam zobacz, tam robią wjazd. No. Autorów. Tu będzie jakieś prowizorka na pewno, tak jak tam brama dodatkowa. A naszą budę przeniosą? A po co? A po co właśnie? No tak, to ciut dalej brama. Tu będzie kopane, tu będzie ciut dalej, tam parę metrów no. Przechodzić tylko. Jak wzbogacają swoje projekty artystyczne. No, może po co, zobaczymy. Jakim jest fotografia i uzupełnienie nie potrzebne kurtki założymy, bo ciepło jest. Oglądu fotografii. No niepotrzebnie, pak ja się rozbieram. A także praktyk. Ja się rozbieram. Moja koleżanka, mamy tutaj wybitnie. A co był ten kolega z tamtej części? Fotografia prasowa węgierska na tej wystawie jest ogromnie bogato reprezentowana i to dotyczy nie tylko tych. Na balkon patrzę, kurwa, co tu się dzieje. Aha. Czy Munkaci, czy Kappa. No co się dzieje? Właśnie. Prasowych, a to i oni zaszedli. A pół godziny temu. Artystów węgierskich. Także serdecznie zapraszamy. Czyli rozumiem, że nowe nazwiska węgierskich twórców. No ale tutaj płot będzie przecież. Może być, no tak, to co? To w dziale edukacji, to jest... Jakby jakąś szkołę zostawili, to od razu do Sobieszka i powie, żeby to było zagrożone, bo nie może być bez niczego. No, swoje, oczywiście. Swoje a słuchaj, podłączył się ten wieczarkę. Tutaj spadło, ale ja mówię tam, poszukam. Tak, oczywiście, że no. To nie wolno takich rzeczy. No, bo to nie ma za słabe napięcie. Zapraszam też do zajrzenia na stronę internetową Muzeum Narodowego. Tam program edukacyjny jest dokładnie rozpisany w kalendarium. Można zaplanować te 3 miesiące z nami. No i proszę Państwa, jeszcze raz przypomnę, Muzeum Narodowe w Warszawie od jutra wystawa Tak widzą, panorama fotografii węgierskiej. Tak jak Pani powiedziała, szczegóły na stronie internetowej, a gościem studio Pani Wanda Jachiewicz, kurator zbioru fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie i Pani Aleksandra Kresowska, dział edukacji Ministerstwa, przepraszam, Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziękuję Panią za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu na TKP. Porcje. Reklama. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc tylko jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciłem pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczowej cynkorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w cynona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Wątrobę i na cholesterol. Nie, telewizor nie. Weź Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i stron głosowych, likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Chodzi, żeby to zagrodzili, bo ja tu... Vocaler na chrypę, złość w gardle. Tradycyjnie lub nowocześnie, tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej, tylko 12,90 za kilogram. A Pepsi 4x2 litry jedynie 9,95. Kiedyś polnuk i żelaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohezman Max z maksymalną dawką, nie zmienię Diohezman.
przedłużyć. Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diospina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Po reklamie. Autopromocja. Witam Państwa, ja się nazywam Tadeusz Burzański, program Historia na Dziś, a moim gościem będzie dr Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej. Porozmawiamy o bohaterskiej sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady AK w Danucie, sieci głównej IC. Zapraszam dziś, godzina 20.35. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina 12. Czas na informacje dnia. Po reformie systemu zdrowia każdy pacjent potrzebujący pomocy ją otrzyma, zapowiada minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zmieniamy ten system w taki sposób, żeby każdy mógł się zgłosić bez ryzyka, że ktoś mu powie: jest pan nieubezpieczony. Policjanci odnaleźli jeden z dwóch zagubionych granatów. Cały czas kontynuujemy poszukiwania, aż znajdziemy ten drugi granat. Dziś pierwsze spotkanie gabinetu premier Wielkiej Brytanii, Theresy May. Michał Przerwa, zapraszam. Po reformie systemu zdrowia każdy pacjent potrzebujący pomocy ją otrzyma, zadeklarował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Na antenie Radia Szczecin minister mówił, że obecnie pierwsze pytanie, jakie pada, dotyczy tego, czy ktoś jest ubezpieczony. Jak twierdzi Radziwiłł, powszechne ubezpieczenie zdrowotne wbrew nazwie nie jest powszechne i trzeba to zmienić tak, by priorytetem stało się niesienie pomocy. Zmieniamy ten system w taki sposób, żeby każdy, kto potrzebuje opieki zdrowotnej, żeby mógł się zgłosić bez ryzyka, że ktoś mu powie: jest pan nieubezpieczony i nie przyjmiemy pana, albo przyjmiemy, ale wystawimy panu jakiś ogromny rachunek. Zgodnie z planem, po zmianach prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowia mają mieć wszyscy. Reforma zakłada likwidację do 2018 roku Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie będzie też składki na ubezpieczenie zdrowotne, a finansowanie systemu przejmie administracja państwowa, mówi minister Radziwiłł. Nie będzie składki, tylko będzie podatek. No tak jak właśnie podatek, który jest rozdzielany na edukację, drogi, będzie policję i tak dalej. Trafiał do budżetu i z budżetu będzie rozdzielany. Z budżetu trafi do specjalną kubkę, która się nazywa Państwowy Fundusz Celowy. Stamtąd pieniądze popłyną do placówek medycznych. Według danych, na które powoływał się minister zdrowia, ponad 6% Polaków nie jest obecnie uprawniona do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Znana jest większość nowych podręczników do klas, w których były one zmieniane, zapewnia minister edukacji narodowej. Anna Zalewska powiedziała, że nowe podręczniki będą mieli uczniowie w trzech klasach, pierwszych, czwartych i siódmych. A jakie one będą, dowiedzą się przed wakacjami. Na 183 wnioski o dopuszczenie podręczników już 71 zostało pozytywnie zaakceptowanych. W związku z tym już są oferty w szkołach. Myślę, że ostatni tydzień będzie właśnie taki, to znaczy w klasach pierwszych, czwartych i siódmych nauczyciele, dyrektorzy i dzieci będą wiedzieli, jakie będą mieć podręczniki. Minister Edukacji Narodowej na swoich stronach internetowych publikuje poradnik dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli o bezpieczeństwie podczas wakacji. Można go znaleźć pod adresem www.wypoczynekmen.gov.pl. W Warszawie spotykają się szefowie dyplomacji Polski i Węgier. Ministrowie obu krajów mają podpisać protokół między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego. O efektach tych rozmów mają poinformować po spotkaniu w Radzie Praw Królewskich. Policjanci w okolicach Nowego Targu w Małopolsce odnaleźli granatów. Granaty błyskowe w ubiegłym tygodniu wypadły antyterrorystom z Rzeszowa, którzy podwieszeni pod helikopterem lecieli, by rozbić gang uprawiający marihuanę. Poszukiwania zagubionego sprzętu trwały od kilku dni. Wczoraj teren przeczesywali policyjni antyterroryści z Krakowa z użyciem wykrywacza metali, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Ci nasi antyterroryści znaleźli ten sprzęt w niedzielę rano, to znaczy znaleźli jeden z tych granatów hukowo-błyskowych, no i cały czas kontynuujemy poszukiwania, aż znajdziemy ten drugi granat. Policja nie informuje, gdzie dokładnie został znaleziony niebezpieczny przedmiot i apeluje, by mieszkańcy i kolekcjonerzy nie szukali granatu na własną rękę. One zostały zagubione nad takim terenem leśnym, nieużytki rolne, stąd też jest mało prawdopodobne, żeby ktoś to tak przypadkowo znalazł. Tutaj, gdyby jednak tak się stało, to prosimy tego nie dotykać, zadzwonić do jednostki policji. Gdyby taki granat wybuchł w ręku, to może jednak spowodować uraz ciała, stąd apel, żeby tego nie dotykać.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura z Nowego Targu. W czasie akcji policjanci z Rzeszowa zlikwidowali profesjonalną plantację marihuany w Widowie. W ramach tego samego śledztwa zlikwidowano podobną plantację w Tuporku na Mazowszu. Łącznie zabezpieczonych zostało ponad 2000 krzewów konopi indyjskich oraz 42 kg suszu narkotykowego. Wartość roślin i marihuany oszacowana została na blisko 3 miliony złotych. Policjanci zatrzymali 5 osób w wieku od 37 do 67 lat. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May prowadzi dziś pierwsze spotkanie swojego gabinetu, ale brytyjskie media skupiają się na innym spotkaniu z wpływowym komitetem posłów konserwatywnych. Może ono zdecydować o losie brytyjskiej premier, osłabionej po wyborach, w których straciła samodzielną większość. Pojawia się coraz więcej sugestii, że prędzej czy później May zostanie przez swoją partię zmuszona do odejścia. Tymczasem w stronnictwie narasta presja, by zrezygnować z tak zwanego twardego Brexitu. George Osborne, szef dziennika Evening Standard, a niegdyś minister zwolniony przez Theresa May, mówi tak. Theresa May czeka na egzekucję. To tylko kwestia tego, ile czasu jej zostanie. To dominujący ton komentarzem. Theresa May odizolowana i osłabiona. Pojawiły się doniesienia, że Boris Johnson może postawić premier wyzwanie i chcieć ją zastąpić już teraz. Doniesienia szybko zdementowane przez samego szefa dyplomacji. May jak najbardziej powinna stworzyć gabinet i zająć się priorytetami dla naszego kraju. Ja będę ją popierać. Ale wewnątrz partii mówi się, że premier nie dotrwa do końca kadencji. May wie, że będzie musiała odejść, mówi w BBC konserwatywna posłanka Anne Sowery. Brytyjczycy odrzucili twardy Brexit. Nie ma wątpliwości, wychodzimy z Unii, ale nie wyjdziemy z niej w sposób nieodpowiedzialny, który uderzy w nasz kraj i w przyszłe generacje. Tymczasem The Times pisze, że premier jest pod presją, by w sprawie Brexitu odrzucić dotychczas kurs. Dla Polskiego Radia... Wskażą 28 stopni. Na północy chłodniej od 19 do 22. Wiatr będzie umiarkowany. Na Nowym Brzeżu okresami dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 12. Łukasz Sobolewski. Witam serdecznie już raz na antenie Polskiego Radia 24. Kolejny bardzo ważny temat i kolejny rozmówca, którym jest pan Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, witam. W minionym tygodniu posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy abonamentowej. Projekt zmian w ustawie o opłatach abonamentowych zmierza do uszczelnienia systemu poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego. W jaki sposób ten pobór ma być uszczelniony? Nie wprowadzamy w zasadzie żadnego nowego obowiązku na Polaków. Wszyscy Polacy, którzy posiadają telewizor bądź radio, są zobowiązani do tego, by płacić abonament samego tytułu posiadania. Tak wymyślili ustawodawcy ponad 20 lat temu i tego nie zmieniamy. Jedyne, co robimy, to wpisujemy do ustawy domniemanie. Domniemanie, że każdy, kto wykupił dostęp do telewizji płatnej, musi mieć urządzenie, które jest zdolne do tego, by tę telewizję odbierać. I dzięki temu możemy się dowiedzieć o 66% Polaków, bo 66% gospodarstw domowych posiada płatny dostęp do telewizji, do sygnału telewizyjnego. Dowiemy się o nich, że posiadają telewizor i w związku z tym będą mogli, będziemy mieć ich w rejestrach i będą oni uiszczać opłatę abonamentową, która, tak jak powiedziałem, nie jest przedmiotem i funkcjonuje już od ponad 20 lat. Skąd, panie ministrze, przekonanie, że ten system dzięki temu będzie bardziej szczelny od tego systemu poboru abonamentu, który obowiązuje w chwili obecnej? Po pierwsze dlatego, że włączymy w pewnym sensie popularnie dostawców telewizji, popularnie zwanych kablarzami, w proces rejestracji odbiorników. To znaczy wszyscy wraz z podpisaniem nowej umowy dostaną od razu formularz zgłoszeniowy, żeby mogli za pośrednictwem swojego dostawcy zarejestrować telewizor, łącznie z informacją, że jest to obowiązek. I dostaną także informację o tym, że zostaną zarejestrowani w bazie Poczty Polskiej, która taką bazę właśnie ma prowadzić, by mieć informację o każdym, kto posiada ten odbiornik telewizyjny i w związku z tym jest zobowiązany do tego wypłacić abonament. To będzie skuteczne, ponieważ już nie będzie wątpliwości, czy ktoś ma, czy ktoś nie ma telewizora, bo trzeba pamiętać, że od 2005 roku bodaj Poczta Polska utraciła uprawnienia kontrolne do tego, by sprawdzać, kto ma w domu telewizor. I w tym momencie jedynie 13% gospodarstw domowych opłaca abonament, podczas gdy 97% gospodarstw domowych posiada radioodbiornik według badań GUS-u. Mamy też naczelny argument wielu osób, które
korzystają z tak zwanych sieci kablowych, a które nie płacą abonamentu, te osoby mówią, no raz już płacę za telewizję 50, 70, 100 zł w zależności od pakietu i w tym pakiecie mam też kanały telewizji polskiej. Dlaczego mam płacić ponownie? Dlaczego? To nie jest płacenie ponownie, bo obywatel ma obowiązek prawny płacić tylko za telewizję, za możliwość oglądania telewizji publicznej, natomiast dostęp do telewizji płatnej jest w gruncie rzeczy dobrowolny. I to tyle. Po prostu, przy czym wielu ludzi jest przekonanych, że płaciło abonament radiowo-telewizyjny, bo często opłata, którą się uiszcza prywatnemu przedsiębiorcy, który dostarcza sygnał, również zwana jest abonamentem, a niektórzy nawet przedsiębiorcy mają wysokość najniższego abonamentu swojego, dokładnie na takim samym poziomie jak opłata abonamentowa, która obowiązuje według prawa, czyli tam 22,50, 22,70, tak żeby ludzie mieli przekonanie, że płacą właśnie ten abonament, do którego są prawnie zobowiązani. Jaka będzie wysokość tych nowych opłat abonamentowych i kogo obejmie tak zwana amnestia, o której mówił minister Sellin? Abolicja w zasadzie. Abolicja, tak. Abolicja to szersze pojęcie w tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część pytania, kogo obejmie? Kogo obejmie abolicja? Abolicja obejmie zasadniczo wszystkich, którzy do tej pory mieli jakieś zaległości w stosunku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeśli w ciągu pierwszych 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy zapłacą co najmniej połowę rocznego abonamentu, to jest kilka 130 zł. Natomiast wysokość abonamentu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i ostatnio określiła, znaczy utrzymała na tym samym poziomie, co była w obecnym roku, na poziomie 22,70 zł. Przy czym chciałbym podkreślić, że to jest, że ustawa jest kwestią pomostową. Ona ma dać możliwość finansowania telewizji na czas notyfikacji docelowego projektu, jakim jest BitCruise, czyli uzależnienie opłaty abonamentowej od płacenia PIT lub KRUS, czyli to będzie około 8 zł na osobę miesięcznie. Ale to jest pieśń przyszłości, najwcześniej 2020 rok według mnie. Przy czym już teraz musimy zacząć proces notyfikacji, żeby się do tego czasu zrobić. No właśnie, tutaj w jednym z wywiadów wspominał Pan o tym, że w ciągu najbliższego półtora roku, dwóch lat planujecie Państwo wprowadzić to nowe rozwiązanie, traktujące o tym, że składka audiowizualna byłaby odprowadzana z BIT-em lub KRUS-em. Co tutaj jest największym wyzwaniem? Co może być największą przeszkodą przy wprowadzeniu tego właśnie mechanizmu? Legislacyjnie to jest stosunkowo proste, ale przeszkody są zasadniczo trzy. Pierwsza to jest taka, że w tej chwili stworzona duża reforma prawa podatkowego i w związku z tym wprowadzenie dodatkowych przepisów na tym etapie mogłoby nieco skomplikować tą reformę. Druga jest taka, że to jest największa przeszkoda, proces notyfikacji w Unii Europejskiej. On może trwać pół roku, może trwać 24 miesiące. Ja mam takie osobiste przekonanie, że w zasadzie może niekoniecznie wymagana jest ta notyfikacja, ale ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji politycznej, w jakiej jesteśmy i Unia Europejska rzuca nam kłody pod nogi przy najprostszych elementach, dlatego szukając nie możemy do tej pory niektórych zobowiązań zaimplementować, ponieważ mimo, że zakończyliśmy proces negocjacji, nie dostaliśmy tak zwanego glejdu, że jest okej. Więc jesteśmy przekonani, że to nie będzie takie proste i to nam zajmie trochę czasu. A jeszcze trzeci powód jest taki, że jeżeli wprowadzimy BitCruise, to nawet jeśli nam się uda w 13 miesięcy przeprowadzić proces notyfikacji, to i tak zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie możemy wprowadzić nowego parapodatku wcześniej niż od początku kolejnego roku podatkowego, a tak prawdopodobnie będzie traktowana ta opłata z punktu widzenia prawa. No to jest zwykła opłata publiczno-prawna. Powiedzmy w takim razie, bo mówimy o tych rozwiązaniach prawnych, ale powiedzmy też o tej drugiej stronie medalu. Dlaczego najzwyczajniej w świecie warto płacić abonament radiowo-telewizyjny? Przede wszystkim dlatego, żeby telewizja mogła do jak najszerszej grupy ludzi docierać ze swoim materiałem. Nie tylko do tak zwanej grupy komercyjnej, czyli nie tylko do tej części społeczeństwa, która ogląda te najatrakcyjniejsze dla nich programy, wokół których reklamodawcy mogą swoje reklamy umieszczać. Chodzi o to, by można było oglądać na platformie niekodowanej, na przykład telewizji, na przykład mecze reprezentacji Polski, olimpiady. Chodzi o to, by był teatr telewizji, by był szeroki dostęp do kultury. No, rzeczy, które nie są najatrakcyjniejsze z punktu widzenia nadawców komercyjnych, bo nie generują aż takiej stopy zwrotu z reklam, które tam funkcjonują. Bo telewizja
adresowana ze środków publicznych i powinna być adresowana do jak najszerszej kategorii osób, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a nie czuł się wykluczony przez papkę popkulturową, która jest wszechobecna. To proszę jeszcze powiedzieć, bo tak jak wspomnieliśmy, w minionym tygodniu posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy abonamentowej. Jaka będzie dynamika tych prac? Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? No ja mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami sejmowymi zakończy się proces legislacyjny i ustawa wejdzie jak najszybciej w życie. No, ja nie widzę powodu, żeby ona jakoś szczególnie długo była w Sejmie, dlatego że mam nadzieję, że posłowie docenią to, że naprawdę bardzo staraliśmy się, by nie było żadnych problemów legislacyjnych ani legislatorskich, żeby wszystko było zgodne z prawem i żeby nie było zbyt dużego pola w gruncie rzeczy do debaty, ponieważ staraliśmy się w toku konsultacji społecznych wszystkie konstruktywne uwagi uwzględnić, wszystkich ministerstw, a także wszystkich partnerów społecznych. Podkreślam, konstruktywne uwagi. Więc mam nadzieję, że nie będzie wielkiego problemu i uda się szybko zakończyć ten proces legislacyjny. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 był Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję, panie ministrze, pozdrawiam serdecznie. A tymczasem już za chwilę w Polskim Radiu 24 relacje reporterów rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Tym żyje kraj. Przewlekłość w przetargach, zagrożenie niewykorzystaniem funduszy unijnych i brak rąk do pracy. Na to zwracali uwagę w Bydgoszczy przedsiębiorcy podczas spotkania z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Wicepremier powiedział m.in., że potrzeba odważnej decyzji w sprawie perspektyw nadawania polskiego obywatelstwa Ukraińcom. Moim zdaniem potrzebna jest bardzo odważna decyzja, żeby nie tylko otworzyć polski rynek pracy dla Ukraińców, ale żeby w ogóle Polskę otworzyć dla Ukraińców i żeby otworzyć perspektywy przyznawania obywatelstwa polskiego. Wiem, jakie wiążą się z tym kontrowersje. Ja sam pochodzę z Podkarpacia, z tej południowo-wschodniej części Polski, gdzie pamięć o bardzo delikatnie nadal złożonych relacjach polsko-ukraińskich jest żywa, ale uważam, że nie tylko ze względów gospodarczych, ale także ze względów takich strategicznych, geopolitycznych powinniśmy taką decyzję podjąć. Wicepremier Gowin uczestniczył w Bydgoszczy w podpisaniu porozumienia pomiędzy trzema centrami transferu technologii: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Dyrektor Centrum przy UDB w Bydgoszczy, Adam Morosiński, zauważył, że zapowiadana zmiana ustroju szkolnictwa wyższego będzie dużym wyzwaniem dla uczelni. Myślę, że będzie racjonalne, gdy przekonamy się, na którym poziomie wylądujemy. Liczymy, że będziemy mogli funkcjonować na poziomie dla nas zadowalającym. Mówię tutaj o swoim uniwersytecie, co zmienia bardzo wiele. To znaczy, myślę, że oczekujemy i zdajemy sobie sprawę, że nadszedł czas takich samofinansowujących się jednostek, tak, i do tego się przygotowujemy przede wszystkim jako Uniwersytet Techniczny i stąd duży nacisk nowych władz naszych uczelni właśnie na komercjalizację wyników badań. Poza dydaktyką, poza badaniami należy zdobywać pieniądze w postaci współpracy z przemysłem. Wicepremier Jarosław Gowin spotka się jeszcze dzisiaj w Bydgoszczy z rektorami wyższych uczelni, a po południu w Toruniu z samorządowcami. Podejrzany ładunek pod samochodem jednej z nauczycielek w Warlubiu w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Ewakuowano prawie 680 osób. To uczniowie, podopieczni i nauczyciele z tamtejszego zespołu szkół, przedszkola i ośrodka szkolno-wychowawczego oraz pobliscy mieszkańcy. O podejrzanym mechanizmie pod swoim autem poinformowała funkcjonariuszy jedna z nauczycielek, która przyjechała do szkoły. Mówi Anna Tarkowska z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Nauczycielka, która pracuje w szkole w zespole szkół w Warlubiu, po przyjeździe do szkoły na parkingu zauważyła, właściwie usłyszała sygnał dźwiękowy wydobywający się spod jej samochodu. Zerknęła, zauważyła plastikowy pojemnik z nieznaną, niewiadomą substancją, do którego tak właściwie jest przyczepiony jakiś zegar, który wydaje sygnały dźwiękowe. Policja ustala, co to może być. Czekamy na przyjazd pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zostało ewakuowanych w związku z tym zdarzeniem blisko 680 osób. Część dzieci została autobusami przewieziona do domów, część oczekuje jeszcze na swoich rodziców. Teren jest zabezpieczony, na miejscu oprócz policji są także strażacy. Z
Spod Barbakanu, drogą królewską, aż na Wawel ruszył marsz brata Alberta. Powód został zorganizowany z okazji roku jubileuszowego, stulecia śmierci Adama Chmielowskiego. Skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich przyjaciół i opiekunów, organizacji pozarządowych i charytatywnych, którym bliskie są ideały świętego brata Alberta. Fundacja imienia brata Alberta zapewnia, że manifestacja będzie miała radosny charakter. Nasi podopieczni pokażą brata Alberta, malarza, dobroczyńcę i zakonnika, mówią organizatorzy wydarzenia Arkadiusz Tomasiak i Arkadiusz Kościółek. Mamy zamiar zrobić to tak na kolorowo, czyli nasi podopieczni będą się przebierać w brata Alberta, ale też nie tylko, trochę będą stroje z tych lat. Będziemy mieć baloniki, które też będą, myślę, że tutaj bardzo widoczne. Będzie bardzo inaczej niż dotychczas. Zaprosiliśmy przede wszystkim te instytucje, które mają w nazwie imię brata Alberta, czyli stowarzyszenia, szkoły, fundacje. Spod Barbakanu idziemy ulicą Floriańską do Kościoła Mariackiego, potem wokół rynku, ulicą Grodzką, drogą do zamku i na sam Wawel. A honorowym patronem wydarzenia jest krakowski metropolita arcybiskup Marek Jędraszewski. Komunikacja zastępcza przygotowana przez polskie linie kolejowe, a może własny transport lub skorzystanie z oferty innych przewoźników. Wielu pasażerów wciąż nie wie, z jakiego środka lokomocji skorzystać po zamknięciu linii kolejowej na trasie Dęblin-Lublin. W niedzielę ruszyła przebudowa odcinka pomiędzy Lublinem a Warszawą. Każdy mówi, że jest tragedia. Na razie my sami nie wiemy. Nie wiemy, co w ogóle będzie. Ale na pewno ci, co rano przychodzili do nas, nie będą sami mówią, że będą jeździć o 4, bo nie ma połączeń. Tak, muszą być na 7 w pracy w Warszawie, w Lublinie. Przychodzili o 5, bo 5 za 26 był pospieszny na Warszawę, więc oni już nie będą przychodzić. Są obawy, bo dużo osób już po prostu dojeżdżających twierdzi, że będą musieli na własną rękę dojeżdżać samochodami, gdyż musieliby strasznie wcześnie wstawać o godzinie 1-2 w nocy, a to jest po prostu niemożliwością na 8 godzin tak funkcjonować. Katarzyna Krzduk, Biuro Prasowe PKP S.A. Na początku należy zaznaczyć, że na czas prowadzonych modernizacji linii kolejowych uruchamiana jest komunikacja zastępcza, a dworce funkcjonują bez zmian. Jeśli oczywiście pojawią się wnioski najemców dotyczące ewentualnej rekompensaty, każde takie zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Uwaga, informujemy, że z powodu modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin-Lublin i Dęblin-Garwolin od 11 czerwca 2017 roku do zwołania ruch pociągów zostanie zawieszony. My jedziemy na wakacje. W tej chwili jedziemy do Gdyni docelowo. Wracamy niestety do Warszawy. No i będziemy korzystać z busa, żeby tu wrócić, bo objazd przez Łuków to jest bez sensu. Nie ukrywamy, że często korzystamy z transportu PKP i byłyśmy zadowolone. No a teraz zobaczymy, ale to wszystko ma być dobrze, ma iść w dobrym kierunku. Szkoda, że tak długo. Karol Jakubowski, Polskie Linie Kolejowe. Inwestycja realizowana na linii kolejowej pomiędzy Lublinem a Warszawą to jedna z największych inwestycji, które rozpoczynają się w najbliższym czasie. Zakres prac jest bardzo duży. Przebudowane będą rozjazdy, łącznie wymienimy ich 383. Przebudowane będą obiekty inżynieryjne, ale przede wszystkim zmieni się sposób obsługi pasażerów na linii kolejowej. Wszystkie perony, a będzie ich łącznie 77, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będę jechała z Bydgoszczy do Łukowa, z Łukowa autobusem do Puław. Sprawdzałam dzisiaj właśnie przy informacji, kupowałam bilet. Przez Bydgoszczy będę miała 5:54 do Łukowa i z Łukowa będzie autobus. Specjalnie wyjeżdżamy wcześniej, żeby jechać jeszcze tym pociągiem bezpośrednim. Co będzie potem, to nie wiem, bo nie moglibyśmy się nic dowiedzieć. Wiemy, że wracamy z Katowic, będziemy mieli przesiadkę w Pszczynie, jedziemy do Warszawy, z Warszawy busem. Jest wielkie utrudnienie, uważam. Czy tutaj w Dęblinie pasażerowie wiedzą, jak ta komunikacja będzie wyglądała? Już jest plan? Przed sekundą wsiadłam z pociągu, byłam w informacji, bardzo miła obsługa, także te obawy tak się rozwiały. Trzeba będzie to przeżyć. Jak będzie pani dojeżdżała? Dowiedziałam się właśnie przed chwilą. Do Sochaczewa się wybieram. W jaki sposób będzie pani jeździła? Do Łukowa busem, a z Łukowa bezpośrednio. Beata Siedlecka, burmistrz Dęblina. Mieszkańcy nie zgłaszają zastrzeżeń czy też niepokoju, natomiast myślę, że mogą na pewno zdarzyć się zapytania. Miasto jest poinformowane przez inwestorów, w jaki sposób ta komunikacja jest zabezpieczona i na pewno będzie pomocne w wyjaśnianiu wszystkich spraw związanych z dostępem do Warszawy i do Lublina komunikacją zastępczą.
Odcinek pomiędzy Lublinem a Dęblinem będzie zamknięty do końca przyszłego roku. Po zakończeniu całej modernizacji trasę z Lublina do Warszawy pociągi pokonają w około 90 minut. Relację przygotował Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublin. Rok 2017 został ogłoszony na mocy uchwały Sejmu rokiem rzeki Wisły. Już niebawem każdy z nas będzie mógł odbyć rejs Wisłą, nie ruszając się nawet z domu, i to bez względu na to, w jakim miejscu na świecie.